pięknie. Super. Super, super, pachnie. Złote. Złote gazowane, ale pozwól, pozwól, pokażemy ludziom, co to mamy w środku. Goloneczka, kochanie, goloneczka lewacka, level expert, czyli tak jak powinno być. A najważniejsze to jest to, żeby to było przelane złotym, zimnym, gazowanym. Tak jak golonka to, ubacy, nacacy, nacacy. Jak golonka to, ubacy, ho, ho. Kochanie, Chorzów, Agiewnicka 103, tak traktujemy golonka u nas. Dokładnie w ten sposób, jak widzicie. Zimne, złote, gazowane, szczerze dane, szczerze oddane. Ja wiem, że w brzuszku zrobiłoby ładnie i przyjemnie, ale tutaj musi być syczko ładnie zatopione. Temperatura odpowiednio ustawiona. No i zamykamy do goloneczkę. A teraz się kocham po prostu tylko cykom, aż dojdą do siebie, ale jeżeli ma smaka na golonko, to już dzisiaj jest dostępne. Piątek, impreza, czyli karaoke od 19 do białego rana. Dancing i karaoke na zmianę, a w każdą sobotę koncerty na żywo. Wstępujcie. Królowej Śląskich snów brak nic nie może, jest i kaszaneczka, kochani. Hopsasa. Hopsasa. Ciepła, nie trzeba podgrzewać. Hopsasa. Folia spożywcza, w folii spożywczej świeżutkie, pachnące, cieplutkie, eleganckie szyneczki, polędwiczki. Znalazła się też góraleczka. Hopsasa. Pachnąca, świeżutka, elegancka. Jeszcze gorąca, paruje. Wiem, że każdy ma swoje delicje i takie delicje też mamy my. W każdy piątek i w każdą sobotę na Żołnierzy Września w Chorzowie dostarczamy świeżutkie, cieplutkie wyroby. Bez pazura, bez kopyta. No i postanowiłem sobie to zjeść. Na przykład boczunio. Taki prawdziwy boczunio. Poznamy, że jest świeży po tym, że jest pachnący. Jest mięciutki, zobaczcie. Można go zjeść tak. A można go pokroić. Ja się zabieram do jedzenia, bo lubię zjeść. Kiełbaska świeżutka, pachnąca, z niej jeszcze będzie lecieć wszystko, zerknijcie sami. O, z niej jeszcze kapie. Fajna, elegancka kiełbaska. Można obrać ze skórki, ale nie trzeba. Bez pazura, bez kopyta. Bez pazura, bez kopyta. Tutaj mamy boczunio, sobie pozwolimy obciąć sznureczek, bo jest nam niepotrzebny. Przykrójmy go sobie elegancko, pokosmy, jak to wygląda. No tak to wygląda, jak to smakuje, już wam powiem. Jest rewelacja, słuchajcie. Do tego sobie pozwoliłem dodać odrobinkę cebulki czerwonej. Góreczek kiszony, bo to pasuje. Woda ognista, dobrze zmrożona. Słuchajcie. Boczek jest tak świeżutki i tak to wszystko jest pachnące, że tutaj chyba grzechem byłoby dodać do tego pieczywo. Tu wystarczy cebulka, ser, woda ognista, ogórek kiszony. Uprzedzam głupie komentarze, że piątek i kiełbasę, kto to widział? Więc zanim się rozpędzisz i napiszesz ten głupi komentarz, przypomnij sobie, jak ci dobrze było, jak przed ślubem hopsasa na sianku za swoją robiłeś. To no nie był grzech? Hopsasa! Delicja! Woda zmrożona. Gdzieś na świecie już jest po godzinie 12, więc śmiało można sobie pozwolić. Przykryjmy tą kiełbaskę i pokażmy ją. Ona jest taka krucha, wiecie? Tutaj w niej jest galaretka, w tej chwili niewidoczna, bo to jest tak wszystko świeże. Widzicie, aż z niego kapie.
To jest właśnie ta galaretka, która nie zdążyła się jeszcze ściągnąć w tej kiełbasce góralskiej. Perfekt, słuchajcie. Perfekt, jeżeli chodzi o smaczek. Jest po prostu kozaczek. Patrzcie, jak to wszystko kapie z tego. To wszystko jest tak świeżutkie. Ten tłuszcz jeszcze się rozpuszcza. Najlepsza jest ta skóra na dole, która jest tak mięciutka, o. Widzicie, to aż wszystko odchodzi. Pod spodem, no delicje, ten tłuszczyk najlepszy dla mnie. Po prostu jest mianuśny. O. Boczuno. Ogóreczek. Cebulka. Wędzony rozsypaczek. No i ta woda mrożona, ognista, z którą lepiej nie przesadzać. Ale do smaku, do takiego boczusia, to grzechem byłoby nie skorzystać z takiej wody ognistej. No i to jest śniadanie, słuchajcie. Wiem, co jem. Wiem, co sobie pozwoliłem na poprawę krążenia. Ogóreczek kiszony. Cebulka. Konkretny, ładny boczulio. Super kiełbaska. Rozsypeczek. Perfekt. Teraz zobaczycie, jak to przewozimy w specjalnych foliach dostosowanych do przewozu produktów gastronomicznych. Znaczy dostosowane do gastronomii, czyli do przewożenia żywności. Ja sobie pozwolę dalej się rozkoszować, a Was zapraszam na kolejną część filmiku. Więcej szukaj pod nazwą hashtag Ubace na Cacy i pamiętaj, w każdy piątek z wędzoka bladym świtem zdejmowane i do Chorzowa dostarczane. Niech się nasz. Piątek, piąteczek, piątunia. Każdy piąteczek to świeżutkie, cieplutkie wyroby. Uprzedzam głupie komentarze. To, co tu widzicie, to folia dostosowana do transportu ciepłych wyrobów. Co tam mieliśmy? Kiełbachę? Tutaj mamy co? Absasa! Absasa! Jest i sieneczka, jest i ciepła porędniczka. Pachnące, świeżutkie zawędzoka zdjęte. Ale co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Pokrót, Baczowski obok. Baczowski pokaz. Królowa Śląskich Stołów. Tak jest, tak jest. Królowa Śląskich Stołów. Czyli cieplutka, pachnąca. Teraz nie wiem, jak mam to powiedzieć, bo to jest krup. A u nas to jest kiszka. A pod spodem mamy świeżutkie, pachnące, jedyne. A zobaczcie, jakie to świeżutkie. Wszystko, no. Tak to świeże, że no nic tylko jeść. Zobaczcie, warucha specjalnie ten wbił, co byście zobaczyli. I teraz tylko szarpać jak Erek Sioboczek. Niech się da, że dużo radości. Chorzą Żołnierz Września 22, zawsze w piątki. Ciepłe, pachnące wyroby. Regionalne. Jeszcze raz powtarzam, to co widzicie, to folia spożywcza dostosowana do transportu żywności. Trzymajcie się, hej!